not be the same. Cześć, Janek Wesoły. Z browaru domowego śmierć na jeździe. Kolega ja. Tym razem chciałem połączyć degustację jednego z moich piw z krótkim opisem jego historii, bo to, co się z nim działo podczas fermentacji, nie zacierania czy ważenia, bo wtedy wszystko było ok, ale to, co się działo z nim podczas fermentacji, zdecydowanie zestresowało mnie i nie tylko mnie troszeczkę. Niewiele brakło, a wylądowałoby to piwo w kanale. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że byłby to błąd. Ale od samego początku piwo miało być Weizenbockiem, ważonym na specjalne życzenie mojej kochanej żony, której Weizenbock mocno zasmakował i takie właśnie chciała. Nie użyłem do fermentacji drożdży specjalnie przeznaczonych do Weizenbocka, czyli o profilu goździkowo-bananowym. Użyłem do fermentacji drożdży z gęstwy, którą miałem w trzecim pokoleniu po piwach pszenicznych, które robiłem. Pierwsze z nich, które rozpoczęło całą przygodę z tą gęstwą, to była to White IPA, mocno przyprawowa, a drożdże pochodziły, były to suche drożdże Brefferm Blanche. Tutaj wszystko poszło ładnie. White IPA póki co przy 9 warkach, niewielu na razie, ale to dopiero ważymy od chyba marca. White IPA wciąż jest podobno najlepszym piwem, jakie mi wyszło. Tak twierdzi moja żona. Tutaj, że tak powiem, cenię sobie jej zdanie. Drugim piwem, które było robione już na gęstwie zebranej z White IPA, była polska pszenica, która okazała się nie do końca polską pszenicą, gdyż była mocno chmielona, a dodatkowo gęstwa wniosła do niej również pozostałości przypraw z White'a, czyli aframon madagaskarski, kolendra i skórki gorzkiej pomarańczy curaçao. Wszystko przez to, że gęstwę przepłukałem dopiero przed zadaniem do drugiego piwa i stała sobie w słoiczkach w lodówce razem z tymi przyprawami zaciągniętymi z dna fermentora po łajcie. Po pszenicy zebrałem gęstwę, wstawiłem do sterylnych słoiczków, wstawiłem do lodówki i zaplanowałem sobie ważenie owego, w zasadzie można powiedzieć, pseudo Weizenbocka, jako że tam pierwsze skrzypce mają drożdże. Ja miałem zamiar użyć tej gęstwy, więc spodziewałem się efektu zupełnie innego niż powinien być w Weizenbocku. Błąd polegał na tym, że nie powąchałem i nie sprawdziłem gęstwy przed jej zadaniem. Przepłukałem ją tylko i zadałem do fermentacji po prostu. Czym to skutkowało? O tym za chwileczkę. Dalej nadajemy z Opla. No więc tak, z owym Weizenbockiem, pseudo Weizenbockiem, było tak, że fermentacja ruszyła bardzo szybko, jako że szła w 22 stopniach. I generalnie rzecz biorąc, na trzeci dzień skończyła się. Opadła piana, piwo przestało bulkać, tudzież bulkało sporadycznie, dekiel był lekko dźwignięty w fermentorze. I co? I wtedy poszliśmy sprawdzić BLG, gdzieś to było w granicach tygodnia. Jako że jestem narwańcem, zazwyczaj po tygodniu przelewam na cichą, ewentualnie
Po tygodniu niektóre piwa już butelkuję, jeśli bez cichej idą, że tak powiem, dalej. Ale tutaj żona przyuważyła białe wykwity na powierzchni prawie gotowego piwa, czy młodego piwa, nazwijmy to. Ja sobie delikatnie nacisnąłem na pokrywę, przyłożyłem nos do rurki fermentacyjnej. I co? I kefir. Pobrana próbka do balingobierza wykazała, że piwo jest jaśniejsze niż być powinno. Po szerokich konsultacjach okazało się, że najprawdopodobniej piwo zakaziło się bakteriami mlekowymi. Jakie mamy opcje? W najgorszym razie, mówiąc brzydko, sraczka. W najlepszym razie sour. Co nam z tego wyszło? Jeszcze do końca nie wiadomo. W każdym bądź razie, po kolejnych konsultacjach, zostawiłem piwo na kolejny ponad tydzień, nie ruszając go w ogóle. Stało sobie w tych 22 stopniach. I dochodziło. Jakieś 2 czy 3 dni przed butelkowaniem owo piwo przelałem sobie do szkła i wziąłem na próbę. Kwaśne nie było, kefiru już nie było, za to była gotowana fasola. Generalnie rzecz biorąc, wszystko wskazywało na to, że jednakowoż ów Weizenbock skończy sromotnie w kanalizacji. Niemniej uparłem się i powiedziałem, że ja sobie go zabutelkuję i skoro to piwo co naważył, to sobie je wypiję. No więc 6 dni po butelkowaniu pozwoliłem sobie wziąć jedną butelkę, żeby sprawdzić, co z tego wyszło. Gdzieś nawet wrzucałem zdjęcie. Okazuje się, że wyszła bardzo gęsta i bardzo piękna piana, która dosyć szybko opada. Kolor nam wyszedł bardzo karmelowy. Smak, co najważniejsze. Nie ma śladu o jakichkolwiek bakteriach mlekowych, żadnego kefiru. Nie ma też już żadnej fasoli. Czuć młode piwo, bo wciąż gdzieś tam przebąkują jeszcze lekkie nuty alkoholowe. Jest karmelowo. I generalnie rzecz biorąc, całkiem fajnie się to pije. Dzisiaj będziemy otwierać kolejną butelkę już w dłuższym okresie od zabutelkowania i zobaczymy, co nam z tego wyszło prawie że finalnie. O Boże, Bożenko. Dobrze. Tym razem piwo, którego historię poznaliście w Oplu, pseudo Weizenbock. Dalej nie pokazuję etykiety, bo nadal nie jest moja. Piwo, które miało skończyć w kanale nie skończyło, skończyło w butelkach. Chociaż nie wszyscy byli za. Niektórzy byli bardziej nawet przeciw, a jednak coś z tego wyszło. Pytanie co? Oby nie wyszło na mnie teraz. Ty się nie śmiej tam. No. A co to jest za piwo? Jakie to piwo? No Weizenbock. Pseudo. Żona twierdzi, że wcale nie tak pseudo. Ja nigdy nie piłem Weizenbocka, więc nie wiem. Nie było tutaj drożdży typowych dla Weizenów, czyli gwoździe i banany. Było to trzecie pokolenie Breffer Blanche, użyte wcześniej do White Ipy.
i polskiej pszenicy. No więc tak. Się nawet ładnie prezentuje ten kolor, tak? Tak ładnie tu podświetla, chociaż słońca nie ma. Podświetla bardzo ładnie. Jest ciemny, mocno brązowy, piana bardzo ładna. I prawie klarowne. I jest prawie klarowne. Znowu osobiste wycieczki, dorszu, bez Wirfloka. Panie, jest, da się, można. Można zrobić. Więc mamy tak. Banany. Całe mnóstwo bananów. Jeszcze więcej bananów. Nie wiem, czy Breffer Blanche w trzecim pokoleniu mogą dawać efekt bananowy. Nie wiem, czy to któraś z przerw, które robiłem podczas ważenia. W każdym bądź razie, po ilu? 13 dniach? 15, nie, 15, przepraszam. 15 dniach od butelkowania. Wiem, że co niektórzy się śmieją. Po 15 dniach od butelkowania piwo, które miało skończyć w kanalizacji jako zakażone lakto, jest zachęcające. Banan. Nigdy nie wiesz, kiedy pies cię zaatakuje. Banan. Przestań kopać w tym. Banan jest. Ty lubisz banany. Jest banan. Jest oczywiście jabłuszko. Bo to przecież młode piwo. Szczególnie jak na Weizenbocka. Ale w smaku bardzo rześkie. Mogę tak powiedzieć, że rześkie? Czy rzeźkie? Rzeźkie. Taki fajny jest. Ale ten banan w tle. Banana jest dużo. Ciekawe, co będzie dalej. Jak jakieś butelki przetrwają oczywiście do tego słynnego dalej. Bardzo dobre piwo. Bo moje. Ja bym powiedział, że jest. Mimo wszystko. Nie, tak naprawdę jest. Jest słodkie. Jest słodkie, jest pszeniczne nawet, powiedziałbym. I generalnie rzecz biorąc. Co? No po to się marzone przecież, nie? Jest generalnie rzecz biorąc bardzo fajny. Nie wiem, czy tak smakują Weizenbocki. Być może tak. Ale jest też, oprócz tej takiej jakiejś rzeźkości w smaku, czuć ciężar gatunkowo-wagowy. Piwo 15 Belgie, alkoholu podobno z kalkulatora około 6% wychodzące, jakieś tak. IBU bardzo niski, ale tam IBU tu w sumie nie ma tak za bardzo znaczenia. Więc ten, kto ma albo chciałby mieć, to niech se zrobi właśnie. A kto ma, polecam zostawić jeszcze z tydzień. A jeśli macie więcej niż jedną butelkę, to otwórzcie już dziś. Całkiem ciekawie się to piwo układa i za dwa... Mam nadzieję, że nie słychać tego, co się dzieje na dole. Naprawdę mam nadzieję, że się nie słychać. To jest straszne. Dobrze, wracając. Więc kto ma, ten otwiera sobie, a kto nie ma, ten sobie waży. Telefatik? Oho. Taki news na Facebooku. Dobrze, a więc piwo, które rozpoczęło swoją podróż jako zakażone bakteriami lakto i do wylania, bo waliło kefirem, potem waliło fasolą. Generalnie rzecz biorąc było mętne, miał kolor jakiś taki, żeby nie powiedzieć, brunatny. Niezbyt przyjemny, stało się tym. Czyli jednak warto dać szansę, zanim cokolwiek spłucze się. Wasze zdrowie.
the world would not be the same.